Doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski, profesor i zarazem rektor Akademii Zamojskiej. W dniu dzisiejszym, to jest w środę, odbyły się bardzo ciekawe wykłady. Część pierwsza wykładów była poświęcona właściwie filozoficznemu rozumieniu kultury, a także temu, jaką rolę w tym filozoficznym rozumieniu pełni sama filozofia. Pierwszy wykład, który został zaprezentowany, to wykład pana profesora Henryka Kieresia. Pokazywał on wielką rolę filozofii jako pewnego typu poznania, który doprowadził w tradycji naszej cywilizacji do usunięcia z przestrzeni życia kulturowego mitu na rzecz właśnie poznania kierowanego prawdą o rzeczywistości. Drugi wykład wygłoszony przez pana profesora Włodzimierza Dubacza to wykład, który akcentował przede wszystkim wagę pojmowania, rozumienia natury, natury człowieka, natury także tej, która jest obecna w świecie przyrody, natury jako pewnego źródła celowego działania i zarazem czegoś, co posiada swoją tożsamość. Takie właśnie rozumienie filozoficzne natury, jak wskazywał pan profesor Dubacz, jest nam dzisiaj potrzebne do tego, abyśmy widzieli w kulturze czynnik doskonalący naturę, prowadzący naturę do aktualizacji. Chodzi tutaj oczywiście o naturę samego człowieka. Jak wiemy, ta natura jest złożona. Możemy z perspektywy filozoficznej dostrzegać pewne potencjalności intelektualne. Z tego tytułu w kulturze mamy naukę, która jakoś adresowana jest w sposób szczególny do właśnie intelektu. Mamy też potencjalności związane ze sferą pożądawczą, wolitywną. W związku z tym mamy cały dział kultury, który akcentuje życie nasze moralne, mamy etykę. Mamy też dział kultury, który łączy ludzkie poznanie i ludzką miłość. Tym działem jest dziedzina sztuki, czyli wytwórczości wraz z techniką. Dzięki tej dziedzinie kultury człowiek ma pewne środki, dzięki którym ludzkie życie wygląda znacznie lepiej, ale i także ma możliwość materializowania swoich przeżyć duchowych, osobowych, adresując te przeżycia jednocześnie w stronę drugiego człowieka. To jest przede wszystkim dziedzina sztuki, sztuk pięknych. Mamy także ważny element kultury, który w istocie rzeczy przekracza i naturę, i ludzkie poznanie, i ludzki wymiar życia duchowego. Tym elementem jest właśnie religia, religia, która jest związkiem osobowym człowieka z Panem Bogiem. Ten związek jest czymś koniecznym dla ludzkiej kultury. Dlaczego? Dlatego, że realizuje się dzięki temu związkowi ostateczne dobro człowieka, jakim jest życie wieczne. Kultura bez religii, kultura, która miałaby charakter z tego tytułu laicki czy ateistyczny, jawi się jako rzeczywistość nie tylko tragiczna, ale i absurdalna. Oto generalna konkluzja, która wynika z filozoficznego podejścia do zagadnienia właśnie kultury i natury, i także roli filozofii w kulturze. W dalszej kolejności w programie mieliśmy szansę wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pana profesora Wojciecha Daszkiewicza, który akcentował właśnie rozumienie człowieka jako podmiotu kultury. Istnieje bowiem dzisiaj w szeregu nauk, ale i także form działania społecznego tendencji, które uprzedmiotawiają człowieka. Tymczasem człowiek jest podmiotem kultury. Pan profesor wskazał na to, że ta podmiotowość człowieka w kulturze wyraża się na wiele sposobów, ale przede wszystkim wiąże się z dostrzeżeniem godności osobowej człowieka, a także jego potencjalności intelektualnych i wolitywnych. W dalszej kolejności naszego
sympozjum mieliśmy szansę wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pani dr Magdaleny Owczarek z Akademii Muzycznej z Łodzi. Ten wykład wskazywał na pewne powiązania, jakie istnieją między pedagogiką, dziedziną sztuki, ale i także pewnej refleksji filozoficznej. Chodziło bowiem o dostrzeżenie wychowawczej funkcji sztuki, a w sposób szczególny muzyki, która w połączeniu z tekstem, z fragmentami pewnej narracji wydaje się zmierzać do właściwie świadczenia różnego rodzaju aktów miłosierdzia. A przypomnijmy, że miłosierdzie z perspektywy filozoficznej jest, zawsze pozostanie pewną formą wsparcia drugiego człowieka dotkniętego różnego rodzaju brakami. W związku z tym sztuka może na wiele różnych sposobów uwalniać człowieka od zła, chociażby niewiedzy, niezrozumienia, nieumiejętności i pokazywać mu jakby tę drogę do uwolnienia od zła. To zadanie sztuki zawsze w tradycji kultury Zachodu było wiązane z katarktyczną funkcją w ogóle sztuki. W dalszej kolejności w czasie naszego sympozjum mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pani profesor Doroty Heck z Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym to wykładzie pani profesor zwracała uwagę nam na to, aby właściwie spojrzeć na historię literatury narodowej naszej polskiej i widzieć w znajomości tej historii literatury naszej pewnego rodzaju ważny element naszej tożsamości kulturowej, bowiem przez literaturę, jak wiemy, wyraża się bardzo duża część naszego życia narodowego, osobowego. Ucieczka od syntetycznego ujęcia tego życia narodowego obecnego w literaturze może być przyczyną wielu trudności. Pani profesor wykazywała, jak lata komunizmu, różnego rodzaju błędnych, utopijnych form podejścia do życia społecznego doprowadzała do pewnego redukcjonizmu. Efektem tego jest zubożenie naszej formy życia duchowego, narodowego. W czasie naszego wystąpienia mieliśmy także szansę wysłuchać wykład bardzo ciekawy dotyczący greckiej tragedii, a dokładnie mówiąc pewnych interpretacji tejże greckiej tragedii w literaturze francuskiej. To był wykład wygłoszony przez panią Renatę Sykałę z Paryża, pokazujący właśnie ten katarktyczny wymiar samej sztuki, ale i także pewne tutaj analizy filozoficzne i teoretyczne obecne w tradycji francuskiej, tak współczesnej francuskiej. I dzień dzisiejszy nasz zakończyło wystąpienie pani rektor Elżbiety Sternal z Uczelni Lingwistyczno-Technicznej z Przasznysza, w której to w swej prelekcji pani rektor zwracała uwagę na rolę duchowości człowieka w działalności ekonomicznej, w przedsiębiorczości, akcentując przede wszystkim to, że ta duchowość jest czynnikiem wzmacniającym, stymulującym i przyniosącym wiele pozytywów. Przez duchowość pani rektor rozumiała przede wszystkim z jednej strony ludzką pobożność, z drugiej strony pewne osadzenie człowieka w świecie kultury i przeżywanie tejże kultury. To był pierwszy, to był ostatni wykład w dniu dzisiejszym. Trzeba przyjąć, że ten zespół wykładów cieszył się potem dużym zainteresowaniem, ale i także budził wiele pytań, na które w czasie dyskusji starali się prelegenci odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę.